Staszek, Janeta będzie miała pasek na świadectwie, no. Wiadomo przecież, że ma to po mnie. Jak ty nigdy paska nie miałeś. Bo nie czułem takiej potrzeby, ale potencjał we mnie drzemał. Snem wiekuistym spał chyba. Jesteście ze mnie dumni? Janetka, mamie rośnie serce, jest z ciebie najdumniejsza, no. Najbardziej na świecie, córcie. A ziemnia? Nieziemsko. To co będę z tego miała? Mądrość i wiedzę, którą mam nadzieję wykorzystasz w dorosłym życiu. Naprawdę pytam mamo. A co byś chciała? Wyjazd zagraniczny. A ja rolki! Obóz językowy i rolki, tak? Może być obóz językowy w Hiszpanii. Moje mądre kochane. Byłam w Hiszpanii z koleżanką. Tyle ci powiem, Irenka, krew nie woda. Temperatura, te rytmy, hiszpański temperament. Tam się takie rzeczy dzieją, Irenka. Jakie? A co ty takich wypieków dostałaś nagle, Janeta? No, mamusie, to już fantazja ponosi, ale co innego w tym wieku zostało? Oj, Staszek, tu. Dużo ci brakuje do moich życiowych doświadczeń. Ty możesz jedynie pofantazjować o tym, co ja przeżyłam. Babcia, opowiesz mi przed wyjazdem? Ale jakim wyjazdem? Nic jeszcze nie jest przesądzone. Ale mamo! My jeszcze się zastanawiamy z tatą, bo chcieliśmy ci jednak tego iPhone'a może kupić, nie, Staszek? Od kiedy? Co od kiedy? Ty lepiej przemyśl, Staszek, po ojcowsku. No, a na wakacje to zawsze możemy razem jechać. No dobra, niech już będzie ten iPhone. I rolki! No i super, temat zakończony, nie ma do czego wracać. Dzięki, babcia. Janetka, twoja babcia może milionerką nie jest. Ale dobrze chachmęci. W życiu trzeba umieć sobie radzić. A w tej Hiszpanii to jest naprawdę tak, no wiesz. No a w Hiszpanii to ja byłam pod Koninem. W Puszczy Genowewskiej, u takiej siostry ciotecznej. Tak mnie muchy końskie pogryzły, no. Ale wspomnienia zostały. Jakie? Jak dorośniesz, to ci kiedyś opowiem.